Witam Was serdecznie, pełni energii. Mam nadzieję, w poniedziałek jesteście. Witam Was krótko, tak newsowo. Polecimy parę rzeczy z ostatnich godzin, tak na marginesie marginesu. Kto je przypuszczał, że w filmiku o pani z Miami, tak naprawdę nie jest Miami, tylko o pani z Lauderdale, pojawi się element pięściarski. Kto by pomyślał? Wszędzie, słuchajcie, gdzie człowiek lodówki nie otworzy, to boks wyskakuje. Dobra. Co się zdarzyło, albo co się nie zdarzyło, albo co się ma zdarzyć błyskawicznie. Przede wszystkim nie zdarzy się walka pomiędzy Conorem Benem i Tankiem Davisem. Poziom zaskoczenia minusowy, czyli minus 100. Szanse na to, że takie walki były, że taka walka miałaby być. Mówił o niej Eddie Hearn, mówił o niej sam Conor Ben. 15 milionów podobno dla Tanka, natomiast my również mówiliśmy, że w jakiej kategorii wagowej. I po co? Tank zdecydowanie odmówił, natomiast temat umarł. Nie wiem, czy w ogóle Tank na ten temat jakoś tak serio dyskutował. Ktoś chyba za bardzo się przejmuje jakimiś wpisami, które są wrzucane na X-ie czy na Twitterze, jakby to było jakieś zobowiązujące cokolwiek. No, znam miliony ludzi, którzy piszą coś na X-ie, a później to wymazują i nagle to ginie. Ciekawe dlaczego. Piszesz coś pod wpływem czegoś tam, emocji takich czy innych, a później mówisz, no to co za debil to napisał. Sprawdzasz, patrzysz, a to ja napisałem. Horror. Dobrze, w każdym razie to odpadło. Czytamy, że Danny Garcia ewentualnie no jest troszkę przejście w dół albo obniżenie poprzeczki z Tanka Davisa do Danny Garcia, który ma chyba, nie wiem, 35 lat, coś koło tego. Ostatnio widziałem go prawie 2 lata temu z Benavidezem, ale nie z tym dobrym, tylko z juniorem. Wygrał to bez większych problemów. Może dla takiego Bena, który nic specjalnego w Stanach tych dwóch walkach nie pokazał, nie jest to taka zła walka, więc może być. Natomiast wiadomo, no, że jeżeli jednego dnia mówisz 15 milionów oferujemy Tankowi Davisowi, a następnego dnia, czy tam, nie wiem, 3 czy 4 dni później pada nazwisko Danny Garcia, no, to wiadomo, że musi być wiadomo, to jest taka sprawa. Natomiast ja nie mam żadnych specjalnych oczekiwań, jeśli chodzi o Conora Bena. Zupełnie nie mam, więc wcale mi się nie zdziwił, jakby nawet 35-letni, nie aż taki stary, nie aż taki wyeksploatowany, natomiast gdzieś tak 5 lat poza swoim prime'em Danny Garcia wygrał z nim. Zupełnie nie wiem. Zależy jak się przygotuje. Ogłoszono kolejność. Ogłoszono walkę, którą wszyscy czekali, podobno w Anglii, wszyscy czekali na walkę rewanżową Caterala z Taylorem. Pamiętacie, 2 lata temu tak naprawdę wygrał Caterall, a dali zwycięstwo Taylorowi i się mówiło, że zaraz będzie rewanż, wielki rewanż, super, wszyscy nie możemy się doczekać. No okazało się, że możemy się doczekać, poczekaliśmy 2 lata. Dzisiaj na konferencji prasowej panowie tam sobie duszenie za szyjki wykonali, natomiast czy to będzie dobra walka, zobaczymy. No bo jeśli zobaczymy tego Taylora, z którego widzieliśmy w walce z Teofimo, no to nie będzie dobra walka, a Caterall to najlepszą walkę, jaką w życiu miał, to właśnie ta z Taylorem. Jedna z tych walk, gdzie bym się wcale nie zdziwił, jakby ta cała otoczka była 10 razy bardziej interesująca niż sama walka. Zupełnie bym się nie zdziwił, bo patrząc na style jednego i drugiego, patrząc na to, co w międzyczasie pokazywali, to wcale nie musi być dobra walka, będzie średnia. Natomiast wszyscy podobno w Anglii na to czekają. Rozumiem, ja na to czekałem, bo miałem nadzieję, że to będzie 2 miesiące później. Bo wtedy, przypominam, Taylor był undisputed, to był Bayer wtedy, że gościu zupełnie nieznany wychodzi Caterall, no bo to paru gości związanych z boksem wiedziało, że Caterall potrafi boksować, natomiast że wyboksuje Taylora, no nikt nie przypuszczał. Natomiast odgrzewanie tego kotleta przez 2 lata nikomu specjalnie nie służy. Ktoś może powiedzieć, że 2 lata to przy tych rewanżach, które powinny być zaraz w boksie, to i tak nie jest dużo i będzie miał rację, natomiast możemy mieć wyższe wymagania. Taka jest moja opinia. Zobaczyłem dzisiaj teraz, tuż przed tym moim krótkim vlogiem informacyjno-newsowym,
to face to face pomiędzy Nganu i Joshua, pełna kultura. Mnie to zupełnie nie przeszkadza. Pewnie nie wiem, czy ktokolwiek będzie tam usiłował coś podbić jeszcze tą poprzeczkę, żeby ta oglądalność, bo przypominam, to jest pay-per-view, podskoczyła, natomiast na tym nagranym, tradycyjnym spotkaniu przez DAZN, nagranym przez DAZN, panowie siedzą po obu stronach, dyskutują, mówią, pełna kultura, miło, piąteczkę sobie podali, Anthony Joshua stwierdzający, że niech wygra lepszych. Ja powiem tak, jest trudno, patrząc na osobę Francisa Ngannou, się wkurzać na niego. Chciałem innego wyrazu użyć, bo to jest przemiły gościu, który bardzo miło zawsze mówi, zawsze ma szacunek. Wszyscy wiemy, jaka była jego droga z kompletnie nikogo do gościa, na którego rzuca się dziesiątki milionów dolarów, żeby go tylko zobaczyć. Ciężko się na niego wkurzyć. Do tego Joshua nie jest pięściarzem, który lubi takie rzeczy, nie wiem, podgrzewać, dolewać oliwy do ognia, bo to zupełnie nie jest jego charakter. Tak jak powtarzam jeszcze raz, mnie to zupełnie nie przeszkadza. Już słyszę, że pewnie oglądalność walki Joshua Ngannou to nawet nie będzie połowa tego, co zrobił Tyson Fury, który robił jak zawsze całą tą otoczkę tej walki, natomiast mnie to zupełnie nie przeszkadza i zgadzam się z opinią Anthony'ego Joshua, który powiedział, że nie był zaskoczony przebiegiem walki Joshua kontra, przepraszam, nie był zaskoczony przebiegiem walki Tyson Fury kontra Francis Ngannou, bo mówi, to jest najlepszy sposób na walczenie z Tysonem Fury i ja walczyłbym, robiłbym wiele rzeczy podobnie, jak robi Ngannou. Z tych słów, które powiedział AJ, to zupełnie nie uważa Tysona Fury za takiego killera, za którego go wszyscy uważają. Rozumiem, że skoro nie uważa go za takiego killera, to uważa, że wygra 18 maja, o ile do tej walki dojdzie. No niestety musimy teraz robić to zastrzeżenie za każdym razem, kiedy wchodzi w grę walka Tysona Fury, no bo uczymy się na błędach. To rozumiem, że AJ będzie stawiał za usykiem, skoro nie uważa, że Tyson Fury jest tak dobry, jak wszystkim się wielu wydaje, że to jest jakiś pięściarz, który się pojawia raz na jakiś czas, że to jest jakiś generacyjny pięściarz. No, zobaczymy. Natomiast dzisiaj bardzo miło, nie wiem czy dzisiaj było to pokazane, to dzisiaj nie było nagrywane, bardzo miła rozmowa między jednym i drugim. Wielu z was pyta mi się, co ja myślę na temat takich walk jak ta. Wolałbym, żeby pięściarz walczył z pięściarzem, to się nigdy u mnie nie zmieni. To jest niemożliwe. Wolałbym, żeby Anthony Joshua walczył z Hergowiczem. 100 razy bardziej niż z Francisem Ngannou. Natomiast ja nie płacę tych pieniędzy. Turki Alal Sheikh płaci te pieniądze, więc może mieć takie walki, jak będzie chciał. Jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza wypowiedź przed 3 dni chyba, właściwie wywiad mojego kolegi z Fight Newsa, z Badu Jackiem, który mówi, a słyszałem, że zaraz mam walczyć o tytuł Bruiserweight, bo pytanie dziennikarza było, jak tam słyszałem, że będziesz walczył w wadze ciężkiej, na co odpowiedział Badu Jack, no może ciężkiej jeszcze nie, natomiast mam walczyć o pas Bridger. Natomiast to już kilka razy słyszeliśmy. Te rzeczy, za chwilę będzie podpisany kontrakt. Również kilka razy słyszeliśmy to tak z kontraktem z Kylianem Mbappé z Realu Madryt. Ja mogę spokojnie naprawdę poczekać do momentu, aż to ogłoszą. Naprawdę nie mam z tym żadnego problemu, żeby poczekać, jak wszystko będzie ogłoszone oficjalnie. Tak jak nie mam żadnego problemu, żeby poczekać, aż wszystko będzie ogłoszone oficjalnie, jeśli chodzi o Łukasza Różańskiego, który w kwietniu walczył ostatni raz. To kwietnia nie jest tak daleko i będzie rok od walki. No i na zakończenie taka informacja dziennikarska bardziej niż pięściarska, bo mocno wchodzący w rynek, chyba nie tylko amerykański, bo z tego co znam tych ludzi i wiem, co chcą robić, firma promocyjna ProBoxing TV kupuje, a właściwie kupiła już Boxing Scene, jedną z największych stron pięściarskich.
pytanie, co z wieloma moimi kolegami, którzy tam pracowali. Oni podchodzą do tego maksymalnie na luzie, czyli Donovan, kilku innych, Kid Idek. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast no, Boxing Scene niewątpliwie na rynku medialnym boksu, tego traktowanego jako duże B, duży boks, czyli uczciwe, bardzo dobre komentarze, prawdziwe komentarze. Coś, na czym można było polegać, to była jedna z takich rzeczy, na które kibice mogli liczyć. Zobaczymy, czy to się zmieni, czy nie. Nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat, w jaki sposób Pro Boxing TV podejdzie do zakupu tejże strony, czy pójdą w maksymalną komercję, czy będzie to bardzo uczciwy portal, bo Boxing Scene zawsze takim uczciwym portalem był. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie, to taka krótka wrzuteczka newsowa, natomiast rzeczy, które będą się działy, albo jak w przypadku Conor Benn kontra Tank Davis, zdarzyć się raczej nie mogły i się nie zdarzą. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymaneczko, na razie.